Cześć, tam zagrałem w piłkę i zapraszam Was do najszerszych wyzwań piłkarskich, czyli z dnia 15 lutego zapraszam. 31-letni lewy ukraiński obrońca Artem Schocki przenosi się jako wolny zawodnik do Zagłębia Sosnowiec. Podpisał on umowę do końca tego sezonu, czyli do 30 czerwca 2024 roku. No i 13 lipca 2022 roku rozstał się z Czarnobroć Odessą, która gra swoje mecze w pierwszej lidze ukraińskiej. No i zawodnik ostatnie oficjalne spotkanie zagrał 9 maja 2021 roku. Również 34-letni defensywny pomocnik Oleksij Dowgi, również Ukrainiec, przenosi się jako wolny zawodnik też do Zagłębia Sosnowiec. Podpisał z nimi kontrakt do 30 czerwca 2024 roku, czyli do końca tego sezonu. Od tej pory reprezentował barwy Lucha, czyli ruchu tak naprawdę Lwów, pierwsza liga również ukraińska. Od wczorajsze mecze Ligi Europy i Ligi Konferencji Europy, gdzie Legia Warszawa przegrała z FK Molde 3-2, choć odrobiła tą trzybramkową zaliczkę bramkową i w Warszawie będzie trzeba strzelić tylko 2 gole, aby awansować dalej. A oto dzisiejsze mecze Championship, Ligę, La Liga, Ligi II, Eredivisie, Bundesligi i Bundesligi II i trzeciej Ligi Niemieckiej. W Ekstraklasie Radomiak zagra z Pogonią Szczecin, a Śląsk Wrocław z Stalą Mielec. No a w pierwszej lidze Górnik Łęczna zagra z Miedzią Legnica i GKS Tychy z Odrą Opole. Później Liga Portugalska, turecka Super League, Serie A i Serie B. Dziękuję za dzisiejsze oglądanie, zapraszam na media społecznościowe, które wam się zazwyczają. Jeśli udacie się na TikToku, zapraszam, abyście więcej zaobserwowali i polubili ten film. A więc widzimy się jutro. Cześć.